Witam Państwa bardzo serdecznie w Saloniku Politycznym, tym razem bez Rafała Ziemkiewicza. Mam tę przyjemność, że po raz kolejny mogę go zastąpić, ale mam nadzieję, że Państwo nie będą się z nami nudzić, nie będą Państwo zawiedzeni. Wraz ze mną w studiu Mariusz Gierej. Dzień dobry. Krzysztof Świątek. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha. Dzień dobry. Sporo się działo w minionym tygodniu i chyba warto rozpocząć naszą rozmowę od takiego newsa dnia, tygodnia i wcale nie mam tutaj na myśli afery podsłuchowej i tych zeznań Marcina W., tylko coś innego, coś, co właściwie trwa już od kilku lat, czyli naszego sporu z Brukselą, bo oto pojawiła się informacja, najpierw w dzienniku Rzeczpospolita, później opisana także przez dziennik Gazetę Prawną, że jest rozważana blokada funduszy unijnych, tym razem już z Funduszu Spójności, że Polska nie otrzyma pieniędzy. Mało tego, rząd ma być tego świadomy, dlatego też nie składa stosownych wniosków. Wszystko oczywiście ze sprawą tak zwanej praworządności, ale podobno też ze sprawą Karty Praw Podstawowych. Według dziennika Gazety Prawnej rząd sam zgodził się na te zapisy, które teraz Unia Europejska może wykorzystać. No i pytanie do Was, czy mamy się czego obawiać? Bo pan premier w dzienniku Gazecie Prawnej w piątkowym wywiadzie uspokaja, twierdząc, że jest spokojny o te fundusze, no ale to samo było przy okazji Krajowego Planu Odbudowy. Wiemy, że wniosek zostanie złożony w ciągu kilku tygodni. To też jest deklaracja premiera z wywiadu dla dziennika Gazety Prawnej, no ale pieniędzy jednych i drugich na razie chyba nie ma, więc po pierwsze, czy Waszym zdaniem jest rzeczywiście się czego obawiać, a po drugie, czy to jest realny scenariusz, że Bruksela zdecyduje się na jakąś formę zamrożenia, zablokowania funduszy już stricte europejskich? Wniosek, rozumiem, o pieniądze z KPO, tak. Natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że to my sobie będziemy sami to finansować, bo my wchodząc w Fundusz Odbudowy i Odtwarzania Odporności przecież zobowiązaliśmy się do spłacania długu, no, z którego nic nie mamy, no bo nie dostajemy tych pieniędzy, a teraz deklaracja jest taka, że proszę bardzo, składamy wniosek, no czyli już podmioty, które miałyby skorzystać z tego, muszą wydać swoje pieniądze, bo przecież na tej zasadzie działa KPO, a jak Unia nie zapłaci, to Polski Fundusz Rozwoju zapłaci, czyli my wszyscy. No i w ten sposób podwójnie jakby zakładamy za Brukselę, bo raz, że spłacamy dług, a dwa, że jeszcze zakładamy za pieniądze, których być może nie dostaniemy. Ale nawiązuję do KPO nie bez powodu, bo mam wrażenie, że tu mamy do czynienia z powtórką z afery z kamieni milowych. No, bo przypominam, że o kamieniach milowych innych niż praworządność właściwie nikt nie wiedział. To się gdzieś tam toczyło po cichutku i potem nagle bum, okazało się, że jest prawie 300 warunków do spełnienia, w tym takie zabawne jak na przykład specjalny podatek na właścicieli samochodów spalinowych, który ma być nakładany. Albo zmiana regulaminu Sejmu. Albo zmiana regulaminu Sejmu. No i tutaj jest zaskoczenie z tą Kartą Praw Podstawowych. I dlaczego jest to zaskoczenie? Ja sobie spojrzałem w źródłowy dokument, mianowicie w tę umowę ramową. No i przypominam, że jak Polska podpisywała i ratyfikowała traktat lizboński, do którego uzupełnieniem jest Karta Praw Podstawowych, to podpisaliśmy również tak zwany protokół brytyjski. I ten protokół brytyjski w 2 artykułach wyłącza nas ze stosowania Karty Praw Podstawowych w pełnym zakresie. Mówi między innymi, że ona może być stosowana do spraw, które są też w polskim ustawodawstwie. Czyli jak czegoś nie ma w polskim ustawodawstwie, to Karta Praw Podstawowych nas nie dotyczy. Ale na stronie bodajże 218 tych warunków, tej umowy ramowej, w ogóle nie ma mowy o protokole brytyjskim. Tam jest po prostu napisane, że można nas rozliczać z przestrzegania we wszystkich 8 rodzajach funduszy, z przestrzegania praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych, kropka. W ogóle nie ma mowy o naszym opt-aucie. I nikt się na ten temat nie wypowiedział do tej pory. No bo być może... Nie, ale dokładnie na ten, na który ja mówię, chyba że ktoś się wypowiedział. Ja podejrzewam, że też mało kto zauważył ten, że tak powiem, dynks, który w tej sprawie... Zauważył dziennik Gazeta Prawna, bo on zwrócił na to uwagę rzeczywiście, że te umowy się różnią, nawet od poprzedniej umowy i że polscy negocjatorzy się po prostu na to zgodzili. Ale też w tym tekście nie było mowy właśnie o tym, o czym ja mówię dokładnie teraz, czyli o relacji pomiędzy protokołem brytyjskim a tym, jak to jest ujęte w samej umowie ramowej. Natomiast faktycznie dziwne i zaskakujące jest to, że nie ma tego warunku związanego z Kartą Praw Podstawowych w tylu innych umowach ramowych, które tam dziennikarze DGP wyliczyli, ani nie było o tym mowy w umowie dotyczącej poprzedniej perspektywy budżetowej. No więc trochę to wygląda właśnie tak jak z tymi kamieniami milowymi KPO. Znaczy ktoś coś gdzieś uchwalił na wszelki wypadek, nic nie powiedział nikomu i teraz nagle mamy ambalans. Mariusz, widzę, kręci głową. I to chyba trochę wygląda znacznie gorzej, moim zdaniem. Natomiast... Oczywiście się nie zgadza, jest jeszcze gorzej niż powiedziałem. Czyli mamy nowego naczelnego malkontenta. Może tak, może nie. Zaraz powiem, o co mi chodzi. Natomiast jeszcze wracając do, że nikt nie wspominał o tych Karcie Praw Podstawowych. Otóż mylisz się, Łukaszu. Wspominał o tym, jaki Donald Tusk, idąc do wyborów, pierwszych wtedy po utracie władzy przez PiS, i mówił wtedy do wyborców lewicy, że jak wygramy, to my podpiszemy tą Kartę Praw Podstawowych. A podpisał protokół brytyjski. Podtrzymał protokół brytyjski, czyli krótko mówiąc oszukał wyborców lewicy, podpisał protokół brytyjski i Karta Praw Podstawowych wtedy była niepodpisana przez niego, jak rządził. A teraz mają pretensję, że PiS nie podpisał. Okej, szanuję ten sposób robienia polityki. Są tacy ludzie jak ty, Łukasz, ja, takie stare dinozaury, które takie rzeczy pamiętają, niestety jeszcze. Natomiast cała ta sytuacja z KPO i z funduszami strukturalnymi jest w moim przekonaniu czymś znacznie bardziej chyba niebezpiecznym i poważnym. Bo jeżeli zaczynamy parę rzeczy analizować. Po pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że Bruksela coraz bardziej naciska na Polskę i w sposób absurdalny, bo Karta Praw Podstawowych w tym momencie nie przeszkadzała w poprzednich perspektywach w żaden sposób, prawda? Nagle teraz zaczyna przeszkadzać. I to zaczyna mi trochę przypominać odrobinę wypychanie Polski z Unii Europejskiej. I teraz tak, jeżeli chyba się... Wielkiej Brytanii, bo przypominać ci nie może wypychania Polski, wypychanie Wielkiej Brytanii. To nie, tak. Przypomina mi wypychanie, znaczy dobrze, zaczyna to przypominać, że ktoś chce wypchnąć Polskę z Unii Europejskiej. I teraz, jeżeli się zastanowić dobrze, to komu zależy tak naprawdę na wypchnięciu i na rozdźwięku w Unii Europejskiej? Jest jeden towarzysz na wschodzie, nazywa się Putin, tak? Jeżeli zapatrzymy na to, co robi Bruksela, co robią urzędnicy brukselscy, przy współudziale, załóżmy trochę też pewnie u nas różnych ludzi, świadomej lub nie. Tego nie jestem w stanie rozstrzygnąć, ale to, co robi Bruksela, jest tak naprawdę w interesie Władimira Putina, bo wypchnięcie Polski to jest osłabienie nas generalnie gospodarczo, ale i również osłabienie tak naprawdę wsparcia dla Ukrainy. Bardzo piękna kombinacja, Mariusz, tylko muszę ci powiedzieć, poczekaj, że jeszcze jedna oni rzecz. Chyba nie są zdolni do takiego makiawelizmu. Poczekaj. Działają. Jeszcze jest jedna rzecz, którą należy podkreślić. O ile państwa pod tytułem Polska, Niemcy mają BND, my mamy ABW, prawda, inne tego typu organizacje w innych państwach, o tyle Bruksela jest całkowicie, zupełnie niechroniona. Tam kto sprawdza tak naprawdę, czy urzędnicy unijni są pod wpływem, nie wiem, lobby na przykład rosyjskiego? Znaczy tutaj muszę, przepraszam ci wejść w słowo, bo wiemy jak to działa. No. Urzędnicy unijni, którzy potrzebują mieć odpowiednie uprawnienia, czyli tak jak u nas jest certyfikat dostępu do informacji niejawnych, są sprawdzani przez służby swoich własnych krajów. I to ma znaczenie i to jest uznawane przez struktury unijne. Jeżeli jesteś urzędnikiem unijnym i masz mieć certyfikat, to i potrzebujesz tego w pracy wyłącznie w organach unijnych, to sprawdza cię służba twojego kraju. Ale ty mówisz o certyfikacie, ja mówię tutaj o wpływach. W sensie ochrony kontrwywiadowczej samych instytucji. Trochę bym jednak wrócił do tych funduszy unijnych i oddał głos Krzysztofowi. Czy twoim zdaniem to jest realny scenariusz, w którym Bruksela zamrozi, zablokuje nam środki? Zaraz odpowiem, aczkolwiek ten aspekt tutaj poruszony jest istotny, to znaczy wpływy czy naciski Rosji. No przecież usłyszeliśmy o tym, że $300 milionów było wydatkowane przez Federację Rosyjską na wpływanie na polityków w różnych krajach. I prawdą moim zdaniem to nie ulega żadnej wątpliwości, że Bruksela jest tam usiana ludźmi, którzy po prostu realizują cele Rosji. No a poza tym przecież głośna sprawa ostatnia Radka Sikorskiego, który zadeklarował w swoim oświadczeniu majątkowym, że tu ma wpływy z pensji europosła, a tutaj ma wpływy dodatkowe i on właściwie nie musi niczego powiedzieć. I pojawiły się pytania, skąd są te znaczne przecież kwoty tych wpływów dodatkowych. A to przecież mogą być różne rzeczy. To mogą być jakieś fundacje, działania lobbystyczne. To wiadomo, że Federacja Rosyjska stosuje różnego rodzaju argumenty. Radek Sikorski nie jest rosyjsko-sceptyczny, że... Ale ja teraz nie postawiłem żadnej tezy, ja tylko podałem przykład tego, że Radosław Sikorski nie musi się tłumaczyć z wpływów, które są, przekraczają w ogóle jego dochody jako eurodeputowanego. Co do funduszy, o które pytasz, to no, pamiętam rozmowę z połowy wakacji z minister finansów Magdaleną Rzeczkowską. Zapytałem ją, czy budżet państwa na 2023 rok będzie przygotowany bez uwzględnienia w ogóle jakichkolwiek środków z KPO. Powiedziała, że tak, że oni po prostu zakładają, że ministerstwo finansów... Tak, a pytanie o fundusze już teraz... Fundusze, ja wiem, no fundusze... Już mówimy o 70 miliardach euro. Bo KPO wiemy, to jest jakby, wiemy na czym polega, instrument nowy, on jest też... Ale też słyszymy cały czas deklaracje premiera i innych polityków, że na przełomie roku, że może na początku roku. To prawda, aczkolwiek wiemy też doskonale, że no fundusze strukturalne to już są dużo poważniejsze pieniądze, które możemy wydatkować jak uważamy za stosowne. Tak, 300 miliardów złotych. Ja wiem, tak, Łukasz tutaj powiedział o tej sprawie protokołu brytyjskiego i poruszył te aspekty prawne. Też pamiętam tą dyskusję, ten protokół brytyjski, właśnie wyłączanie Polski, między innymi z kwestii wymiaru sprawiedliwości. To się wtedy też pojawiło. To ja myślę, że... obyczajowych, co jest ważne, bo teraz się zaczynają pojawiać w tym kontekście. Tak, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że ta Karta Praw Podstawowych, jak ja słyszę to w ogóle to określenie prawa człowieka, no przecież my jesteśmy w takiej rzeczywistości, w której to rozumienie praw człowieka jest w tej chwili no, całkowicie różne. No, mamy te kręgi lewackie w Unii Europejskiej, które też są obecne w Komisji Europejskiej, chociażby w osobie Fransa Timmermansa. I te prawa podstawowe, no to są właśnie na przykład nazywane prawem kobiet do aborcji, prawo do eutanazji. To są prawa podstawowe dla niektórych krajów. Takie jest rozumienie praw człowieka. I ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że pod różnymi pretekstami właśnie nierealizowania Karty Praw Podstawowych Polska będzie no, finansowo rugana, albo po prostu będą te środki rzeczywiście, będzie zagrożenie, a być może, nie wykluczam także tego w przyszłym roku, że jakaś część zostanie zagrożona. Ale waszym zdaniem potencjalnie to wpłynie ewentualnie na sytuację polityczną w Polsce i na sondaże. No bo to jest coś, co może być tak zwanym game changerem albo jednym z wielu. No bo jeszcze warto tam zauważyć, że przypomnieć, że ja to chyba już powiedziałem, ale jeszcze przypomnę, że w tej umowie ramowej jest mowa o wszystkich 8 filarach funduszy, czyli ta Karta Praw Podstawowych się może odnosić nie tylko do funduszy spójności, to też warto zobaczyć. Natomiast czy to coś zmieni? No tutaj trzeba by się zastanowić, jakie są źródła stosunku Polaków do Unii Europejskiej, takiego bardzo entuzjastycznego. I ja mam wrażenie, że dużo czasu potrzeba na to, żeby ten stosunek się zmienił, ale on w którymś momencie faktycznie może się zacząć zmieniać. Chociaż jest jeden taki, powiedziałbym, piorunochron dla Unii Europejskiej w tej sprawie. To znaczy, z powodu bardzo wielkiego natężenia plemiennego sporu w Polsce zawsze w pierwszej kolejności jedna czy druga grupa wyborców będzie miała tendencję, żeby te złe rzeczy przypisywać tej drugiej grupie, a nie Unii. Czyli musi się to napięcie, czy te szkody, które wyrządzają niektóre polityki unijne, muszą wejść jeszcze, moim zdaniem, na wyższy poziom, żeby tam gdzieś zaczęło następować otrzeźwienie, że nie, że to jednak problem jest właśnie w samej Unii, a nie w tym, że tamci zrobili źle. No Platforma jednoznacznie gra na to, żeby powiedzieć, że jak oni przejmą władzę, no to ale środki wszystkie zostaną obniżone, nie będzie żadnych problemów, przyjmą ustawy, to jest konsekwentna gra polityczna. Ale mają też straszny kłopot z tym, żeby powiedzieć, czy będą robić inaczej niż PiS. Też nie ma takich jasnych deklaracji, więc... Nie, no, są takie deklaracje. Na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że teraz trzeba się umówić, spotkać, prawda, Włodzimierz Czarzasty, umówić się na jakiś pakiet ustaw, które przywrócą mityczną praworządność i wtedy wszystkie pieniądze popłyną. No tak, już nie mówiąc o wcześniejszych wypowiedziach. Tylko, że teraz się okazuje, że już nie wystarczy najprawdopodobniej przywrócenie praworządności, bo co prawda na razie Bruksela nie sprecyzowała dokładnie tylko się pojawiają takie sugestie, że na przykład chodzi o prawa mniejszości seksualnych. Mówię teraz o tym warunku dotyczącym karty praw podstawowych. No ale tutaj to by trzeba cały skonstruować nowy blok obietnic, co zamierza opozycja zrobić, żeby z tym problemem się uporać. Więc to rzeczywiście nie jest takie proste. Ale to i w tym aspekcie Donald Tusk też już złożył pewnego rodzaju deklarację, bo przecież rozmawiał z działaczką organizacji Lambda i zapytany o to, kiedy ta pani pytała, kiedy będzie mogła zawrzeć tak zwany w cudzysłowie ślub ze swoją partnerką. On powiedział, że no tak miesiąc i pół po wyborach. Czyli Donald Tusk już wpuszcza takie sygnały. Właściwie można, ja bym powiedział tylko taką jedną rzecz, że Donald Tusk jest bardzo płynny i właściwie czasami się miota od ściany do ściany w różnych kwestiach gospodarczych, socjalnych, bezpieczeństwa. Natomiast w sprawach światopoglądowych jest niezwykle jednoznaczny. No chociaż z realizacją to też tam... Z realizacją jest gorzej, ale mówię w deklaracjach. I tu postawmy kropkę, albo raczej przecinek, dziękując widzom za to, że dotrwali do tego momentu i zapraszając ich za chwilę po krótkiej przerwie.